Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet radni Platformy Obywatelskiej chcieli podsumować udział pań w życiu publicznym. Jak zaznacza Jarosław Rabczenko. Cieszymy się, ponieważ mamy okazję współpracować z bardzo wieloma kobietami. Zresztą praktyka pokazuje, że firmy, organizacje zarządzane przez kobiety osiągają lepsze wyniki, są bardziej stabilne. Radni podkreślają również zasługi kobiet w rozwoju legnickiego sportu. Są to sportsmenki, trenerki, działaczki sportowe. Ubolewają jednak nad faktem, że w Legnickiej Radzie Miejskiej nie zasiadają przedstawicielki młodego pokolenia, które by reprezentowały swoje interesy. Panie odgrywają bardzo ważną rolę w życiu, tym politycznym, gospodarczym, no i liczymy na to, że te w Legnicy także się znajdą i w przyszłych wyborach jakaś reprezentantka pokolenia 20-30-40-latek zasiądzie w Radzie Miejskiej, no bo dzisiaj mamy, powiem szczerze, z tym duży problem. Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej zachęcają panie do udziału w najbliższych wyborach samorządowych. Kobiety mogą również zgłosić swoją kandydaturę z list PO bez potrzeby zapisywania się do partii. Uważam, tak bardzo ważne jest, żeby wprost zaprosić na te listy właśnie kobiety. I tutaj takim rozwiązaniem rzeczywiście jest dbałość o ten parytet, czyli marzy nam się, żeby ta równowaga między panami a paniami na listach wyborczych zapanowała. Panie mogą się kontaktować z radnymi za pomocą maila, Facebooka czy telefonicznie. Członkowie klubu Platformy Obywatelskiej składają także paniom najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet.